Witam wszystkich oglądających. Jesteśmy dzisiaj w lesie, w takim ciekawym miejscu. No i mamy pierwsze trafienie. Kawałek sztućca. Kawałek sztućca z tego dołka. Działamy dalej. Jeszcze może jakaś tam monetka wpadnie albo coś ciekawego. Nagram, pokażę. No tym razem jakieś kółko stalowe. I zobaczcie, co trafiłem. Palec chyba od aparatu zapłonowego. Tak mi się wydaje. Jakiegoś dziwnego aparatu zapłonowego, dużego, z bakielitu. No, tu jest jakiś symbol. Tak, aparat zapłonowy. Dobra, palec dziwny taki. Dobra, teraz słuchajcie, z tego dołeczka wyszło coś takiego, takie okucie, kawałek blachy od czegoś. I teraz coś takiego wpadło od jakiegoś odbiornika lampowego. Może była radiostacja. No, coś ciekawego, słuchajcie. Nie jest nic takiego zwykłego. To były lampy. Ja to wezmę, wyczyszczę w domu, zobaczę, co to jest. Jest to coś ciekawego. Od jakiejś radiostacji prawdopodobnie. Ciekawostka. Słuchajcie, tu z tego dołka wyszło jeszcze obudowa od głośnika. Na pewno nie jest to współczesne nic. No stare. Stara obudowa od głośnika. Ale magnesu nie ma. Jest z tego dołeczka pierwsza łuseczka. Tylko nie wiem, co to jest. Na pewno nie mauzer. Coś innego. Do wyczyszczenia w domu. No i słuchajcie, tu z tego dołka wyszło co? Monetka pierwsza. PRL chyba. Tak. Perelek. Pięć groszy. Momencik, przeczyszczę, pokażę. Pięć groszy. Jak widzicie. A rocznik 68. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy 68. Słuchajcie, pochodziliśmy sobie. Trochę śmieci wpadło, trochę jakiś tam blaszek, już nie nagrywałem tego. Nic ciekawego więcej nie było. To co było, to było, widzieliście.